Dobra, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj będzie taki filmik o tym, jak sobie troszeczkę zmodyfikuję ekstrudera z hotendem. Jeszcze raz się powtórzę, wcześniej ekstruder był zamontowany na tym tutaj i rurka PTFE, no minimum 30 cm, żeby to wszystko chodziło po całym stole. Jak niektórzy z Was wiedzą, mam przyjaciela. No, miałem problem, że mi się zatkał filament w tej rurce i musiałem ją troszeczkę skrócić, w ogóle porozbierać całego hotenda, wyczyścić ekstrudera. No i rurka stała się o wiele, wiele krótsza, tak? Dajcie mi chwileczkę, tylko ściszę telewizor, bo oglądam live'a kreatora, on głośno gada. Dobra, i teraz powiem Wam coś takiego. Znalazłem sobie gdzieś, kurde, tutaj w czeluściach mojego warsztatu coś takiego. Nie wiem, skąd to dostałem. Czy to nie było czasami z częściami od tego Endera? Tak, to było z tymi częściami od Endera. Nawet widać tutaj pewną część. No i postanowiłem, że zamontuję ją właśnie tutaj. Słuchajcie, do kółka jest śruba z tulejką i widzicie, jest zamontowane delikatnie pod kątem. Dlaczego pod kątem? Patrzcie się, co teraz będzie się działo, jeżeli będę przesuwał całą tą. W ogóle to, nie wiecie, dlaczego to dałem, potem Wam wyjaśnię. A mianowicie teraz Wam wyjaśnię. Wcześniej miałem tego ekstrudera zamontowanego tam dalej. I haczył mi tutaj po prostu o te ramię, tak? Jak dojeżdżałem, to on tak haczył, że nie dojeżdżał do końca, krańcówka się nie załączała. Silnik cały czas pchał to w stronę tej osi właśnie X. No i musiałem dodać taki w sumie dystansik z jakiejś tam gumowej rzeczy. Nie wiem, od czego to też jest. No i teraz zobaczcie, jak to wygląda. Krańcówka się włączyła. Ja tu mam jeszcze minimalną przerwę. Jeżeli to miałbym w dole na poziomie, to już by mi to nie dojechało, tak? Musiałbym znowu ten dystans robić taki, żeby po prostu mi ta krańcówka działała i cały ten hot end mi się zatrzymywał. Dlatego mam to pod kątem. Wtedy mogę dojechać tutaj. Dobra, na razie to tak zostawię, nie przeszkadza mi to, że dysza będzie, słuchajcie, centymetr bardziej w prawo od stołu. Nie ma to dla mnie większego znaczenia, to musiałbym naprawdę wydruk robić co do milimetra od lewej strony do prawej strony stołu. Także teraz co zrobię? Teraz tą rurkę skrócę, albo poszukam, nie, skrócę, już nie będę tego tutaj rozgrzebywał. Po prostu utnę ją tutaj centymetr za i zobaczcie, jak ta ścieżka teraz w tej rurce się drastycznie skróci z 30 cm do w sumie, nie wiem, 5 cm. Także czy to będzie miało jakiś wpływ na ekstruzję, na poprawę wydruku czy pogorszenie wydruku? Szczerze Wam powiem, nie wiem. Jest to taki, kurde, teraz mod tej drukarki. No i nie wiem, co mam więcej Wam powiedzieć. No tak to będzie wyglądało, tak? Tutaj sobie zaraz ładnie zepnę trytytkami kabelki. Nawet tutaj złapię pięknie do tego uchwytu, tak żeby mi to nigdzie nie latało. Bo czasami zdarzyło mi się tak, że ten kabel tutaj z tyłu, słuchajcie, jak się stół cofał, on wpadł pod ten tutaj silnik i wiecie co, ono potrafił zablokować wyjazd stołu, także trzeba było szybko włączyć drukarkę, żeby nie obciążać tych, kurde, silników krokowych. Dobra, zrobię coś takiego. Ładnie tu zepnę trytytkami. Zrobię taki minimalistyczny cable management. No i potem utnę tą rurkę, zamontuję i zobaczymy, jak to wyjdzie. I prawdopodobnie już zamontuję sobie filament Devil Design, czyli ten czarny, co kupiłem, i będę już na nim jechał i ocenię to wszystko, jak to działa. Dobra, słuchajcie, cable management już zrobiłem. Wygląda to w ten sposób. Widzicie?
Tu jest pięknie zamontowane. Nic mi nie lata teraz tam z tyłu gdzieś po tych tych. Tutaj jeszcze trzeba by zrobić lekki porządek. No ale dobra, powiedzmy, że teraz to wszystko chodzi bardzo fajnie i bez problemu mi idzie w prawą stronę, tak? Uważajcie, jeżeli ruszacie tym całym silnikiem tutaj, bo z tego co słyszałem, można uszkodzić chyba wyświetlacz LCD, jeżeli za mocno poruszamy tam, nie wiem czy to chodzi o góra, dół czy na boki, ale tak słyszałem. Dobra, to teraz zrobię coś takiego. Przytnę tą rurkę PTF. Czym ją przytnę? Zaraz wam pokażę, co mam do cięcia takich fajnych rureczek. Słuchajcie, kiedyś kupiłem sobie coś takiego do obcinania izolacji kabelków. I tutaj jest takie fajne ostrze, które mi pięknie to utnie. Chodzi mi o te tutaj po środku. Równiutko tą rurkę PTF. Tutaj mamy regulację do ściągania izolacji, czyli jeżeli mamy jakieś grubsze kable, to sobie ustawiamy, kręcimy i nam izolacja schodzi. Także ja teraz postaram się uciąć, tak jak mówiłem, tutaj gdzieś, o, w tym miejscu, nawet sobie zaznaczę markerem, o ile go mam gdzieś pod ręką. Nie, nie mam, życie. No dobra, gdzieś tak o, tutaj o, na oko. I tą rurkę włożę do środka. Słuchajcie, to jest po prostu mega połączenie. No, sami ocencie, jaka tu jest droga. Włożyłem maksymalnie do końca, także teraz powinien tutaj filament mi bez problemu wejść. I co robimy? I idziemy po Devil Design i wieszamy go tutaj na górze. I zaraz sprawdzimy. Taki testowy wydruk zrobię na szybko, żeby wam pokazać, jak to działa. Albo nie, słuchajcie, robię test tej próbki, co dostałem z tym filamentem PETG Lime Green Nebula. Będzie świetny motyw, żeby przetestować sobie akurat to wszystko. PETG czarnego użyję już do poważniejszych projektów, że tak powiem. To pójdzie na testy. Nebula PETG. Także jestem ciekaw, jak to wyjdzie, a wy też jesteście pewnie ciekawi, nie? Także zaraz to wszystko założę, włożę filament, dyszę mam rozgrzaną do 210 stopni, zaraz podwyższę troszeczkę temperaturę, bo to jest do PLA bardziej. No i jestem ciekawy. Nebula, jeszcze raz, Enostech. Coś takiego, 220-230 stopni, 140-60. Słuchajcie, ale niespodzianka, w ogóle ten filament jest w dwóch częściach. Teraz mi się wypadło na ziemię. No i tak ciągnę i patrzę, o, to w dwóch częściach, widzicie? Jaki ząg by był? Także montujemy sobie, zakładamy taką tą szpuleczkę i wydrukuję jakiś tam wydruk minimalistyczny. Tutaj mam akurat na karcie takie małe wydruki, które 10 minut trwają. No jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Kurde, no taki miszmasz, widzicie jak to wygląda? Wow, nieźle. Dobra, słuchajcie, już ciągam ten filament. Ważną rzeczą jest tutaj mega ważna sprawa. Jeżeli wkładamy tą rurkę PTF tutaj do ekstrudera, musimy ją dopchać tam do samego końca. Dlaczego? Ponieważ jak to nam to tutaj przepycha ten filament, to tam jest taka przerwa. Jeżeli źle to włożymy tą rurkę, to potem może być tak, że ten filament będzie nam wychodził z boczy i nie trafi w rurkę i nam będzie się blokowało. Także to jest też bardzo ważna sprawa, żeby do końca dopchać tą rurkę w ekstruderze tam do samego końca. Dobra, ja teraz nawijam to tworzywo. No idzie, bo czuję. Widzicie? Także już na pewno poszło. Zaraz powinno mi gdzieś tutaj lecieć. Ja sobie to założę. Chyba wiecie co zrobię? Zamontuję to na odwrót. To będzie po tej stronie, żeby ten filament szedł sobie tutaj ładnie z tej strony. Teraz jest troszeczkę miszmasz. Muszę zrobić coś takiego. O, widzicie? Tak jest powieszone.
Jeszcze przydałoby się jeszcze tutaj takie kurde prowadnice, które by to ładnie prowadziły. Zobaczymy, 160 mm już poszło. Zobaczymy teraz, jak z tej dyszy ten filament wycieknie. Nie wiem, czy to uda mi się pokazać. O, jest widać. Zrobię powiększenie. I obserwujcie, jak to będzie tutaj wychodziło. To 90 mm jest, już idzie pela, wypychany jest. Zaraz powinien pójść zielony. Widzicie, co się stało? To jest właśnie to. Teraz trzeba wyczyścić dyszę ładnie, żeby kurczę mi się nigdzie tu nie blokowało. Dobra. Dyszę muszę wyczyścić, bo się zabrudziła i się robi totalne shit. Dobra, dopiero teraz mi tam udało się. 250 mm, 260, 270. Leci. Dobra, jest pięknie. Drukuję jakiś przykład. Tylko sobie jeszcze stół tutaj psiknę tym z heksagonem. Ale niteczka. Jejku. Dobra, chwila, moment. Ok, zobaczymy. Widzicie, jak to działa? Dobra. Muszę patrzeć, czy nic tutaj. Nie haczy. Tu jest ten kabel. Jeden troszeczkę taki. Dobra. Słuchajcie, teraz rozgrzewam sobie tutaj wydruk, trytytka, mocowanie do trytytek 50%, czyli taka będzie malutka. Zobaczymy, jak to będzie drukowało na tym Nebula. Także myślę, że fajny filmik będzie. I no i zobaczcie jeszcze raz, jak to wygląda. Zobaczymy potem efekt końcowy. Jak ten filament w ogóle poradzi sobie. 170 stopni. No i jeżeli chodzi o dyszę, to tam zaraz pójdzie pewnie wyżej do 200, nie wiem, 20 czy 30. Będę wam pokazywał na bieżąco. Zobaczcie pewny ewenement. Ja sobie wcześniej rozgrzałem tylko dyszę tam w ustawieniach Endera do 200, chyba 20 stopni czy jakoś tak. No ale teraz tu mam mieć, raczej dysza ma mieć 120, jest powyżej 120. Zobaczcie, temperatura musi spaść do tych 120 stopni. Dopiero potem oprogramowanie zaskoczy, pozwoli wejść na... głupio to powiem, wyższy poziom. Wiecie, o co chodzi, nie? Żeby dalej iść. No i dopiero jak się rozgrzeje do odpowiedniej temperatury już ta dysza, to będzie... Nie, rozgrzewanie stołu, przepraszam. Także tutaj stół chyba blokuje teraz. Zresztą zobaczymy, to chyba nawet razem się spotka po drodze. Stół się rozgrzeje i ruszy drukowanie. W sumie słuchajcie, zastanówmy się wszyscy razem po skróceniu do takiej odległości tej rurki, co to tutaj zmienia, te naprężenia, jeżeli zachodzą w środku takiej rurki. Czyli teraz teoretycznie tą ekstruzję powinienem mieć bardziej jakby dokładną. Tak mi się wydaje. Bardziej dokładną, agresywną, mocniejszą przede wszystkim. Nie wiem. Tak się zastanawiam ciągle. No droga na pewno się skróciła i to dużo. Także będzie miało to pewnie jakiś wpływ. No zobaczymy na wydruku. Dobra, rozgrzewanie hotenda do 220 stopni. A, wiatrak miałem włączyć.
Chwila, bo już nie pamiętam, czy to... Nie, na Hotenda włączę na pewno. W sumie na PETG, jeżeli chodzi o tego tutaj z boku, to słyszałem, że raczej go wyłączać, bo wtedy coś się tam rozwarstwia. Bo właśnie, powiedzcie wasze zdanie na temat tego wiatraczka tutaj z boku, który chłodzi nam wydruk, tak? Nie mówię o tym z boku, który teraz chodzi mi hot enda, tylko o tym tutaj z boku. Czy w ustawieniach kury dawać na 0% przy PETG wydrukach? Jak sądzicie? Zaraz się stół rozgrzeje i zobaczymy, jak to będzie drukowało. Ja pierdzielę, pierwszy raz mnie taka sytuacja spotkała. Zanik temperatury E1. Czyli co, coś się tam kurde ten czujnik porąbał? Jeszcze raz szybko spróbuję. Dobra, na razie nie będę włączał tego wiatraka tutaj. Zobaczymy, co tu się wydarzyło w ogóle. Coś z szujnikiem na 100%. No nie no, tylko nie chcę rozbierać znowu całego tutaj hotenda i ten czujnik poprawiać. Dobra, zaraz dojdzie 70 stopni, 100 i powinno grzać hotenda. E1, rozgrzewanie, to jest od hotenda, dokładnie. No dobra. Zobaczymy co teraz, czy znowu mi wywali błąd? Jak tak, no... Mam mały problemik. Słuchajcie, znowu to nakręcę. Na razie wszystko stoi. Czy ruszy? Obserwujcie. No, powinna ruszyć. Ona chyba ma jakiś tam czas ustawiony w firmware'ze. Coś jest nie tak. Zastanawiam się co. Widzicie? Nie no, skręcówka jest zaciśnięta. Chyba coś z szujnikiem jest nie tak. Dobra, muszę zapauzować, bo coś kurde poszło nie tak. Dobra, musiałem szybko wyłączyć drukarkę, poszło.
Słuchajcie, tu mamy takie coś, w ogóle ta śruba była poluzowana od tego czujniczka, dlatego drukarka mi nie startowała. Taki szczegół unieruchomił mi drukarkę, ale nie dałem za wygraną. Wiedziałem, o co chodzi tak naprawdę, podejrzewałem w zasadzie. Także teraz muszę to wszystko skręcić, wyłączyłem, no znowu będę musiał grzać stół, ale mówię, no ten czujnik właśnie E1 błąd wywaliło. Dobra, słuchajcie, naprawione. Ja pierdzielę, już no było gorąco, nie? Także teraz znowu sobie Fenderze ustawię kartę SD. Biorę. Ten druk. Tertytka 50%, drukuj. No i zobaczymy teraz, czy wszystko ruszy. Ale mówię wam, od czujnika właśnie na hot endzie śrubka była poluzowana to dosyć mocno. Także powiem wam tak, no temperatura, rozszerzalność metali ma to znaczenie przy wkręcaniu różnych tam śrub. Podejrzewam, że po prostu wtedy jak składałem tego hotenda na zimno, to wkręciłem, to jak się to wszystko już rozgrzało, spowodowało, że no trzeba było dokręcić to jeszcze na gorącym hotendzie. No i co, no wyskoczył błąd E1, tak, co widzieliście na nagraniu doskonale, głośny pisk. Trzeba było włączyć drukarkę, rozkręcić obudowę, poprawić czujnik i teraz powinno już wszystko grać. Dobra, jeszcze raz pokażę to pod kątem. No, już teraz szybciutko temperatura skacze. Wyłączony mam wiatrak. Dobra, włączę tak, żeby tak było jak Bozia przekazała, niech sobie chłodzi. I zobaczcie, jak temperatura zacznie spadać. Włączyłem wiatrak, patrzcie, wcześniej bez włączonego już by mi szybciej ruszyła. No 15 stopni, temperatura spadła w dół, nie? I teraz znowu będzie musiało podejść do 220. No już będę chłodził tego hotenda, żeby nie było. No i za 10 sekund powinno ruszyć. O. Teraz już ok. Dobra, słuchajcie, leci mi to. Wow, ładnie się klei do stołu. Naprawdę dobrze się przykleił ten Nebula. Zobaczmy sobie pod spodem. Mam dosyć ładnie wypoziomowany stół, także nie powinno być większych problemów. No i zobaczymy, jak on wydrukuje to na tą taką fajną łapaczkę do tertytek, gdzie możemy sobie na przykład przykręcić gdzieś do jakiegoś drewna, zamontować na tym załóżmy jakieś kable, rurki. To jest 50% wydruk, także dwa razy mniejszy. Duża wersja jest no dosyć taka spora. Myślę, że 70%, 75% wydruku wielkości by była fajna, bo wtedy można grubsze tertytki montować, a tak to mogę zamontować tylko takie cieniutkie, małe.
No i co, drukuję, dobra. Poszło. PETG 220, 70. Powiedzcie, czy 220 to jest za mało? Czy dawać więcej? 230, 240. Jeżeli chodzi o tą tutaj linię, drukuję. No pięknie, pięknie to poszło. Zobaczymy, jak ten Nebula się sprawi. Słuchajcie, mam do was takie pytanko. O co chodzi z tym Baby Step Z ustawieniem? Jak wejdę, to tutaj mogę sobie coś regulować. To chodzi o dokładność tej dyszy, wysokości od stołu. Jak teraz dam na minus, mogę regulować po prostu w czasie, korygować jakby wydruk. Dam 0,5. To jest właśnie piękne, że można sobie eksperymentować, nie? Z jakimiś takimi w sumie małymi wydrukami. Jak coś się dzieje nie tak, widzicie, że te warstwy... Coś się dzieje... To tym baby stepem... No tak to rozumiem, baby step, czyli jakieś takie dziecięce kroczki malutkie osi Z. W jedną, w drugą stronę. No dobra, na razie zobaczę na wartości 0,005. Nie chcę nic więcej tutaj kombinować. Ale powiedzcie, no na pewno gdzieś tam w Google bym zobaczył, nie? Poczytał sobie o tym Baby Step Z. Co też uczynię. Ale napiszcie w komentarzach. Bo lubię poczytać wasze komentarze nieraz. Także dałem minus 0,05. Przepływ 100. Teraz słuchajcie, spróbuję wyjść jeszcze do innych ustawień. O, widzicie, tu jest ten czujnik A1. Dobra, nic tu nie będę mieszał. No, zaraz będzie koniec druku. Wiecie co, tak powiem o tym Baby Step Z, nie? Chodzi mi o to, że jak już tam widzę, że mi ta dysza haczy o powierzchnię minimalnie, zadziera mi ten, te warstwy, czy tym baby stepem mogę sobie ją dać troszeczkę wyżej i zniwelować to, nie? O to mi głównie chodzi. Dobra, słuchajcie, powoli zbliżamy się do końca druku i filmiku. Zostało tylko tyle. Powiem wam, że ta modyfikacja tutaj tego ekstrudera to strasznie mi się podoba. Zaje fajnie to zrobione. Jak widać, wszystko działa. Był problem z czujnikiem, ale już naprawiony. No i zaraz zobaczymy sobie finalnie wydruk, jak on wyszedł. Dosłownie za kilka chwil już kończy samą górę robić. No i ten baby step, to mnie interesuje. Będę musiał sobie poczytać o tym, o tej opcji w Enderze. Co ona robi, jak ją stosować, kiedy, gdzie, jak. Żeby być po prostu mądrzejszym, tak? Im więcej informacji mamy na temat danej maszyny, tym wtedy potrafi nas mniej zaskoczyć. Słuchajcie, mamy to zrobione. Wydrukowane. Widać, że tu są jakieś takie malutkie niteczki. Być może będę musiał do poprawy mieć tą właśnie ekstruzję. Teraz zmienić te kroki. Mam 415. Po skróceniu tej rurki może coś tam trzeba zmieniać. Jeżeli chodzi o sam wydruk, to powiem wam, że
No najładniej nie wyszedł. Najładniej nie wyszedł, mówię to szczerze. Widzicie? O, tu jakieś takie te. Drukowałem te elementy o wiele, wiele ładniejsze. Natomiast powiem wam taką ciekawą teraz tutaj wskazówkę, jeżeli chodzi o odczepianie takich detali. Teraz nie warto nic z tym ruszać. Najlepiej sobie poczekać, aż ostygnie stół. Można sobie podlać IPą bądź jakimś innym płynem, który tam delikatnie nam wpłynie pod to i w zasadzie schodzi ręką. Także ja sobie poczekam jeszcze chwilkę i ten detal wam pokażę jeszcze w całej okazałości. No zobaczcie, dosłownie minuta po podlaniu już samo puściło. Teraz przyjrzyjmy się temu detalowi od spodu. Pierwsza warstwa ładnie wyszła. Natomiast tutaj no nie jest to najładniej. Szywy druk. Da się to użyć bez problemu. Po obróbce będzie spoko. Natomiast będę musiał popracować jeszcze nad pewnymi ustawieniami właśnie tutaj drukarki. Podejrzewam, że będę musiał zmienić troszeczkę ekstruzję. Nie wiem, czy na więcej, czy na mniej. Pomyślmy. Rurka krótsza. Ekstruzja. Powinna być mniejsza. Dobra, pokażę wam jeszcze tylko, jak się montuje tutaj tą trytytkę. I na tym zakończę filmik. Dobra, powiem wam tak, no wydruk nie wyszedł najlepiej i nie chce mi wejść tutaj ta trytytka w tą szczelinę. Haczy mi o spód wydruku, robi mi dziurę. Także no, sami to sobie musicie też ocenić. To są pierwsze początki po zmianie w ogóle tego wszystkiego, także różne rzeczy mogą się dziać. Jedynie pozostaje mi tutaj przewiercenie na wylot, tak po linii prostej, odpowiednim wiertłem o odpowiedniej średnicy, żeby sobie tą trytytkę przełożyć, żeby tego nie po prostu zmarnować. No i tyle. Nebula. Pierwszy wydruk. Oczywiście nie świadczy to o jakości tego filamentu, tak? Bo jeszcze mogą być do poprawy ustawienia drukarki, druku i tak dalej. Dobra, tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się, już nie przedłużam. 33 minuty. Pozdro.